Siemanko, z tej strony Matix, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym filmie powiemy sobie o nowościach ze świata Fortnite, w tym o nowym evencie Ariany Grande, zmianach po ostatniej aktualizacji oraz o wielu innych nowościach. Jeżeli ten film Ci się spodoba, to zostaw proszę pod nim łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, aby żaden film się nie ominął, ponieważ mam zamiar wrócić do wrzucania filmów właśnie z newsów z Fortnite'a. A jeżeli chcesz mnie jakoś wesprzeć w tym co robię, to użyj mojego unikalnego kodu Matix przez 2x na końcu w sklepie z przedmiotami Fortnite. A teraz już bez przedłużania, zaczynajmy. Zacznijmy od wyczekiwanego przez wszystkich graczy koncertu Ariany Grande. Nareszcie przecieki się potwierdziły i otrzymaliśmy zwiastun nowego wydarzenia w grze o nazwie Rift Tour. Wydarzenie to ma być swego rodzaju trasą koncertową Ariany Grande w Fortnite. Zobaczcie zwiastun tego oto eventu. Koncerty będą się odbywały w dniach od 7 do 9 sierpnia w różnych regionach. Koncert w regionie europejskim jest zaplanowany na 8 sierpnia na godzinę 16. W związku z nadchodzącym eventem nowa zakładka Rift Tour pojawiła się już w grze. W tej zakładce możemy znaleźć terminy nadchodzących koncertów, nowe wyzwania czy rezerwacje naszych znajomych. W ramach wydarzenia do gry zostanie dodany skin Ariany Grande, który prezentuje się następująco. Oprócz samego skina gracze mogą odebrać kilka darmowych przedmiotów. Wśród nich jest graffiti, emotka i ekran wczytywania, które dostajemy za wykonywanie wyzwań dostępnych w grze. Do tego prawdopodobnie za udział w evencie gracze dostaną parasolkę zupełnie za darmo. Z kolei osoby, które zakupiły sierpniową ekipakę za zalogowanie się do gry, otrzymają dodatkowy styl do tej właśnie parasolki, ekran wczytywania oraz sztandar. Co ciekawe, na zwiastunie nowego eventu możemy zobaczyć kilka nowych światów, w tym świat Króla Burzy, który już wcześniej zawitał do Fortnite, ratowanie świata oraz w późniejszym czasie do trybu Battle Royale. Możemy więc się spodziewać naprawdę ciekawego wydarzenia, przepełnionego różnymi nawiązaniami fabularnymi i easter eggami. Oprócz tego na UFO unoszącym się na środku mapy zaczęły pojawiać się kolejne, nowe portale, które najpewniej będą użyte podczas samego eventu. Teraz uwaga, spoiler dotyczący samego eventu, jeżeli nie chcesz widzieć jego części przedwcześnie, to po prostu pomiń ten fragment filmu. Tak więc teraz możecie zobaczyć przeciek części wydarzenia, która przedstawia swego rodzaju teleport na zjeżdżalnię, po której będziemy mogli poruszać się na deskolot. Jeżeli zostanie to rzeczywiście dodane do gry, to event ten może być najlepszym wydarzeniem na żywo w Fortnite do tej pory. Z innych ciekawych zmian do gry została dodana nowa ekipaka na sierpień, w skład której wchodzi skin Letnia Podniebna, plecak, kill-off, dwa malowania do broni oraz ekran wczytywania, no i standardowo fałdolce i inne gratisy dodawane co miesiąc do ekipaki. Wiemy również, że Epic testuje już update oznaczony jako 17.50, zanim do niego dojdzie, czeka nas jeszcze jednak aktualizacja 17.30. Najpewniej wszystko będzie się kręcić w niej wokół nowego koncertu i samego wydarzenia Rift Tour. W plikach gry znajdują się już też wszystkie style skina Ariany Grande. No i to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem oraz suba z dzwoneczkiem na moim kanale. Jeżeli chcesz mnie wesprzeć, wpisz mój unikalny kod twórcy, czyli Matix przez 2x na końcu w sklepie w Fortnite. Jeżeli coś zakupisz z tym kodem, możesz wrzucić potwierdzenie zakupu na mój serwer Discord, do którego link znajduje się w opisie pod tym filmem, a wtedy otrzymasz specjalną rangę wspierającego. Także ja już Ci bardzo dziękuję za oglądanie, trzymaj się, do usłyszenia i cześć!